Istnieje słynna książka z gatunku samopomocy w zakresie relacji zatytułowana The Five Love Languages autorstwa Gary'ego Chapmana. Są dwa filary modelu Chapmana. Po pierwsze, istnieją różne języki miłości. Po drugie, każda osoba ma swój podstawowy język miłości, dzięki którym najbardziej bezpośrednio czuje się kochana. Jednej osobie może bardzo zależeć na tym, by usłyszeć, że wykonuje dobrą robotę, podczas gdy innej osobie może bardzo zależeć na tym, by ktoś spędził z nią razem czas. Na podstawie sygnałów z pięciu dróg odczuwamy, że jesteśmy kochani. Cała zabawa polega na tym, że mamy różne preferowane języki miłości, zwykle po dwa u każdej osoby. Może więc łatwo dojść do sytuacji, w której obydwie osoby w parze bardzo się kochają, obydwie wyrażają swoją miłość do drugiej osoby bardzo intensywnie i obydwie czują się niekochane i ignorowane, bo druga strona zupełnie nie odbiera ich gestów. Kluczem do utrzymania zdrowej relacji jest więc dopasowanie sposobu, w jakim wyrażamy miłość, do potrzeb drugiej osoby, jak również nauczenie jej własnych potrzeb w tym zakresie. Reasumując, musisz uzgodnić z drugą połówką, w jakich językach chce być kochana. Pierwszy język to afirmujące słowa, czyli wyrażanie swoich uczuć tym, co mówimy. Dotyczy to zarówno bezpośredniego zwracania się do drugiej osoby, jak i tego, co mówimy do niej i o niej przy innych. Chapman podaje tu przykłady takich zachowań jak komplementy i chwalenie, docenienie drugiej osoby, słowa wsparcia, zachęcenie drugiej osoby do działań, wspieranie jej poczucia własnej sprawczości i kompetencji. Ciepłe słowa, codzienne rozmowy utrzymane w ciepłym, wspierającym tonie, werbalne dbanie o drugą osobę, proszenie zamiast żądania, publiczne docenianie drugiej osoby, otwarte docenianie ich wkładu w relacje czy bezpośrednie mówienie drugiej osobie, jak bardzo ją doceniamy. Drugi język to wspólne jakościowe spędzanie czasu, czyli poświęcanie czasu, ale i uwagi drugiej osobie. Ten drugi czynnik wydaje się być szczególnie istotny we współczesnym świecie, który jest przecież tak pełen różnych odwracaczy uwagi. Można być blisko drugiej osoby fizycznie, ale mentalnie przebywać w zupełnie innych przestrzeniach. Tak spędzony czas będzie jednak nawet bardziej frustrujący niż brak jakiegokolwiek wspólnego go spędzania. Przykładowe zachowania: uważne słuchanie drugiej osoby, spędzanie czasu robiąc coś, co lubią obydwie osoby, wysokojakościowe rozmowy na temat rzeczy ważnych, ciekawych i tym podobne dla obydwu stron, zdecydowanie się na spędzanie wolnego czasu z drugą osobą, ujawnianie siebie, mówienie o swoich potrzebach, doświadczeniach, pragnieniach i tym podobne. Trzeci język to podarunki, fizyczne symbole miłości. Mogą być zrobione, kupione, nawet znalezione, ale stanowią wyraz uwagi dla drugiej osoby i zainteresowania nią i jej potrzebami. Pod pewnymi względami jest to najłatwiejszy język miłości do opanowania. W końcu prezent dajesz raz, a działa przez długi czas. Z drugiej jednak strony, by dać naprawdę dobre prezenty, niezbędna jest naprawdę duża uważność na drugą osobę, poświęcenie czasu i uwagi na próbę zrozumienia tego, co naprawdę jej podejdzie. Chapman podkreśla też rolę bezpośredniego, osobistego wsparcia w trudnych chwilach jako silnego wyrazu miłości dla ludzi z tym językiem. Jeśli jesteś przy drugiej osobie wtedy, gdy cię potrzebuje, będzie to traktowane jako ogromny podarek, dosłownie oddanie komuś siebie. Ten element modelu jest ciekawy, gdyż łatwo można go pomylić z jakościowym spędzaniem czasu, choć ich istota jest potężnie odmienna. W jednym jest to wspólna celebracja, gra o sumie dodatniej dla obydwu osób. W drugim rezygnacja z czegoś własnego na rzecz czegoś ważnego dla drugiej osoby. Inne przykładowe zachowania z tego języka to uważne dobranie prezentu na dużą okazję, dawanie drobiazgów przy byle okazji, małe prezenty dla drugiej osoby po powrocie z wyjazdu, dawanie nieoczekiwanych prezentów bez okazji. Czwarty język to pomaganie. Oryginalne acts of service, czyny służebne. Chodzi tu o wykonywanie z pozytywnym nastawieniem codziennych obowiązków i zachowania usprawniające życie każdej ze stron. Nastawienie jest tu istotne. Dobra, wyrzucę te śmieci, tylko daj mi w końcu spokój, niespecjalnie spełnia to kryterium. Jeśli na przykład para pracuje w podobnej branży, zaproponowanie drugiej osobie: wiesz co, idź sobie dzisiaj wcześniej spać, napij się ze znajomymi i tak dalej, a ja dokończę za ciebie tę prezentację. Także będzie przejawem pomagania jako języku miłości. Chodzi tu bardziej o odciążenie drugiej osoby i takie codzienne działania służące usprawnieniu wspólnego życia. Przykładowe zachowania. Załatwienie dla drugiej osoby jakichś spraw na mieście. Zrobienie, dokończenie zadania, którego druga osoba nie chce lub nie ma czasu zrobić. Pomaganie drugiej osobie, gdy tego potrzebuje. Dbanie o wspólne otoczenie i warunki. Pomoc w sprzątaniu i porządkowaniu. Ostatni język to dotyk fizyczny. Szeroko rozumiany kontakt fizyczny.
Ten język jest pod wieloma względami najbardziej pierwotnym. Jest czymś, co dzielimy z większością ssaków. Natomiast w zależności od osoby i wychowania może być mniej lub bardziej istotne. To między innymi przytulanie drugiej osoby, całowanie, głaskanie, masaż, trzymanie dłoni drugiej osoby, dotyk zarówno seksualny, jak i nieseksualny. Chapman sugeruje, że każdy człowiek ma dwa preferowane języki miłości, główny i drugorzędny, co oczywiście może prowadzić do licznych nieporozumień, jeśli para będzie miała zupełnie inne preferencje. Obydwie osoby mogą mieć poczucie, że wkładają ogromny wysiłek w dawanie drugiej osobie znać, jak bardzo ją kochają, i jednocześnie czuć się niesamowicie samotne i ignorowane. Wystarczy, by na przykład jedna osoba preferowała podarki i dotyk, a druga wspierające słowa i pomaganie, aby uzyskać układ mocno niesatysfakcjonujący dla obydwu. Napisz, jakie są twoje dwa języki i pokaż film swojej dziewczynie lub chłopakowi. Oceń i skomentuj, jeśli uważasz film za wartościowy. Zapraszam na playlistę Miłość i do usłyszenia w następnym odcinku.